Oni tutaj zawsze byli w tym przedszkolu, przychodzili? No, wiesz co, właśnie, że nie. Że oni mają w naszym przedszkolu, ale w piwnicy, jak gdyby tam swoją siedzibę. I oni się spotykali co 2 tygodnie w czwartki, i tak po prostu oni sobie, my sobie. Nigdy takiego czegoś nie było. W zeszłym roku ja wyszłam z taką inicjatywą po raz pierwszy, żeby zrobić taki dzień seniora. Byli bardzo zadowoleni, tacy naprawdę docenieni chyba, myślę. No właśnie zachęcona tym, że mamy tutaj starszych ludzi pod sobą, że tak powiem, i dzieciaczki, i żeby to połączyć, te dwa światy, żeby jedni od drugich mogli coś skorzystać. Wprowadzona została ta innowacja pedagogiczna. Zaraziłam tu koleżanki tą swoją taką jak gdyby nową pasją teraz. I bardzo się cieszę, że teraz udaje się to zacieśniać, to współpraca właśnie z seniorami. Na pewno odżyją, uaktywnią się, na pewno będzie im się chciało wyjść z domu, coś zadziałać, bo będą mieli motywację, tak myślę. Że nie zamkną się tylko w swoim domu i o, moja rodzina, moje wnuki, tylko właśnie, żeby ich zachęcić, żeby wyszli z tego domu i no, myślę, że odmłodnieją przy dzieciach naszych przedszkolnych. Myślę, że ta współpraca z seniorami nie zakończy się w tym roku szkolnym, że to bo innowacja. Tylko myślę, że warto z nimi utrzymywać dalszy kontakt i to na długie, długie lata. No bo to jest naprawdę skarbnica. No i też mamy taki zawsze festyn rodzinny. I zawsze prosiliśmy tylko rodziców, no z racji dnia mamy i taty, no to wiadomo, że rodziców, a można by zrobić wielopokoleniowy taki festyn rodzinny. I wtedy tak sobie myślałam, że można by właśnie dziadków też zaangażować, żeby też mogły tutaj zaistnieć, pokazać się. Pomyślcie sobie wtedy życzenie, które chcecie, żeby się Wam spełniło. Pracując w przedszkolu, co roku obchodziliśmy w zasadzie Andrzejki. Tak, z internetu też, z własnych takich doświadczeń jako dziecko, bo pamiętam, że też odkryłam w pewnym wieku, że Andrzejki się obchodzi, że te dziewczyny sobie wróżą wtedy, jakiego męża będą miały, i tak już nie pamiętam nawet z jakich źródeł wtedy zaczerpnęłam te wróżby. Obieranie jabłka z stróżynki, czy tam te lanie wosku i takie różne inne. Ale to jak w domu się sama bawiłam, bo jako dziewczyna byłam sama jedna. Miałam starsze rodzeństwo, dwóch braci, ale jako dziewczyna byłam sama. Także że też jeszcze sięgam pamięcią do swoich takich zabaw. No i głównie jeszcze też z internetu teraz, w tych czasach już, nie? Przedszkole jest takim miejscem, w którym się rozwija wszechstronnie i wszystkie aktywności. Zresztą panie nauczycielki też, jak gdyby tu jesteśmy zawsze takim zawodem, jak gdyby niedocenianym do końca. Słyszałam takie określenie panie w paputkach, przytulanki. A to pewnie, że spełnia się wszystkie te, wszystko się zgadza. Takie funkcje też musimy pełnić opiekuńcze jak najbardziej, ale musimy też być wszechstronne. Jeżeli mamy pasję w różnych kierunkach, naprawdę musimy i plastycznie, i ruchowo, i muzycznie, i no wszechstronnie wszystkiego ich nauczyć, więc myślę, że to dzieci potem też chwytają. Jeżeli pani naprawdę ma pasję w sobie i chce pracować, to dzieci bardzo to zachęca i wyzwala taką naturalną ekspresję w każdym działaniu, myślę.